To, że media są ważne w naszym życiu, to chyba nikogo nie należy do tego przekonywać. Natomiast powstaje pytanie, czy mediów powinniśmy się uczyć i co to znaczy. Do tej pory większość, mając na myśli słowo edukacja medialna, uważała, że jest to tworzenie programów telewizyjnych, edukacyjnych, przyrodniczych i popularno-naukowych. Inna grupa uważała, że jest to tworzenie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, filmów audiowizualnych, które są wyświetlane na lekcji. My z kolei chcemy myśleć o edukacji medialnej jako o kształceniu kompetencji odbiorcy, użytkownika mediów. Dostarczanie mu pewnych umiejętności oraz wychowywanie do pewnych postaw społecznych, które mają mu pomóc w dokonywaniu świadomych wyborów w świecie medialnym. Ten świat jest coraz bardziej bogatszy, coraz częściej mamy problem z nadmiarem oferty programów, stron internetowych, poglądów również, które są na tych stronach. To też musimy się nauczyć krytycznie bardziej, świadomie i selektywnie z tego korzystać. Temu ma służyć kształtowanie kompetencji medialnej, czyli wychowywanie do mediów bądź edukacja medialna. Ma to duże znaczenie także dla nas jako konsumentów, ale co ważniejsze obywateli współczesnej kultury, ponieważ to, w jaki sposób wybieramy także pośród mediów, to będzie się przekładało na nasze wybory w sklepie konsumenckie oraz nasze wybory polityczne w dojrzałym życiu. Stąd jest to świetne takie połączenie edukacji obywatelskiej, konsumenckiej i medialnej. To dość dobry pomysł na kształtowanie zwłaszcza młodego człowieka, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mówi się o nowych mediach, czyli o współuczestnictwie w tej kulturze tworzonej przez internet, przez portale społecznościowe. Zwłaszcza dzisiaj w ten sposób możemy doprowadzić do ideału starej ateńskiej demokracji, dzisiaj e-demokracji, kiedy to obywatele kierują losami świata, losami państwa, kontynentu, a nie politycy w naszym imieniu. Jest to zdecydowanie krok do demokracji bezpośredniej. Dlatego gorąco zachęcam do udziału w projekcie Civilia.pl.